Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 3. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Dzisiaj będziemy jeździć McLarenem 650S Coupé, który z przodu wygląda jak McLaren P1, a z tyłu jak McLaren MP4. To jest ciekawy samochód, ale bardzo mi się podoba. Jeszcze jednego McLarena chcę zdobyć, poluję na niego trochę. No ale to zanim będziemy jeździć McLarenem, bo chcę ogólnie nim jeździć przez cały odcinek się ścigać, to jeden wyścig pojedziemy sobie Arielem Atomem. Jest to dosyć ciężki samochód w prowadzeniu i chciałem wstępnie pojeździć troszeczkę też Arielem dla Was, tak, żeby Wam pokazać ten samochodzik. Cały odcinek, ale no, pojeździłem mi sobie troszeczkę, próbowałem go dostosować i bez kontroli trakcji nie podchodź do tego samochodu. To znaczy, nie, no można sobie z nim poradzić, można go dostosować, można mu zrobić fajny docisk i jak najbardziej samochodem da się ścigać, tylko jest to poziom ekspert. Legendarnie trudno jest go utrzymać na zakrętach przy niższych prędkościach. Trzeba kombinować, cuda robić, a na padzie jest tak sobie. Ale i tak się nim przejedziemy. Jest to fajne autko z kilku powodów. Zobaczyłem na YouTubie jeden filmik, gdzie gościu się wypowiadał, jak pierwszy raz z nim pojechał. Wypowiadał się z wrażeń, no nie? Z tego samochodu. Jest to ciekawa sprawa, bo tak, Ariel Atom, którym tu jeździmy, to jest Ariel Atom V8 z 3-litrową V8 z tyłu zamontowaną. Nie ma tu absolutnie nic. Nie wiem, czy to widać tutaj w grze, może jakbyśmy weszli w Forza Vista, to by było lepiej widać, ale tu z boku, gdzie jest to taka rama, złota chyba, to jest chyba złota taka rama, pozłacana, taki złoty mat. No to jest jeszcze taka przeźroczysta, bardzo płaska pleksa. Chyba to jest nawet widoczne, jak tak się tutaj patrzymy. Wydaje się, że tak. Jest taka pleksa, ona sobie tam zapobiega temu, żeby nam po gaciach po prostu nie wiało, gdy jedziemy powyżej 200 km na godzinę tym czymś. To coś waży gdzieś około 500 kg, to też zależy od pasażera, no nie? No bo jak pasażer waży 100 kg, no to wtedy cały samochód waży też więcej. Ale tu chodzi ogólnie o to, że sam samochód waży około 500 kg. Tam różne wersje, niektóre ważą więcej, niektóre mniej. Tutaj mamy mały ten silniczek V8, tylko 3 litry, gdzie na przykład V8 kojarzy nam się z czymś naprawdę wielkim. Chociaż z drugiej strony silnik w Lajkanie, tak jak myśleliśmy, że to jest V8, tak poprawiliście mnie w komentarzach, że jest to silnik Boxster z Porsche'a. No, ale nieważne. Tutaj mamy V8, jest to malutka V8, gdzieś tam sobie brzmi z tyłu. I ja właśnie oglądałem ten filmik na YouTubie, gdzie ziomek się wypowiadał i mówił, że samochód hamuje bardzo mocno samym silnikiem, bo jak wspomniałem, tylko 500 kilo i 500 koni mechanicznych mamy też, więc przy okazji koncepcja Koenigsegga One-to-One powalona już w 2004 roku, że samochód musi mieć, znaczy, że koncepcją stworzenia samochodu Koenigsegg One-to-One było to, aby mocy było tyle samo, co wagi. No i Koenigsegg właśnie ma tyle samo mocy, co i wagi, z tym, że tamten to jest hiper samochód, zupełnie inny segment, inna klasa auta, a tutaj mamy traktor i tutaj można było to, myślę, że dużo lepiej osiągnąć, bo ten samochodzik ma dużo, dużo mniej różnych systemów, różnych pierdół, nie ma tu poduszek powietrznych. Mamy tu, kurczę, samą ramę, silnik, skrzynię biegów i bak nawet, jaki malutki bak mamy z tyłu. Moment, czy to jest bak, czy to jest katalizator? To jest chyba katalizator, to nie jest bak. Ale bak też musi gdzieś tutaj być umiejscowiony, tylko ja cholera nie wiem gdzie, bo przecież ja nie znam się na tej budowie tego samochodu. Jedziemy sobie od razu na wyścig i pojadę sobie wyścig, który już robiłem. Będzie to oczywiście wyścig jakiś tam nocny, może ten. Ścigałem się już tym samochodem na singlu i jest ciężko wygrać. Dlatego pojadę sobie taki, który już jechałem, a będziemy sobie nowe jeździć McLarenem 570S. No i co mogę powiedzieć, no start jest w tym aucie taki, że muszę się bawić z tym troszeczkę. Na dwójce jeszcze buksuję kołami, na trójce już zaczyna łapać fajnie przyczepność, jest naprawdę pod tym względem ok, przy wyższych prędkościach. Mamy tutaj dwa duże spoilery, które świetnie dociskają samochód. Ja ten docisk jeszcze zmniejszyłem, ale
obniżyłem troszeczkę zawieszenie z przodu, a z tyłu dałem troszeczkę wyższe, tak żeby samochód tym ustawieniem samego zawieszenia już się sam dociskał. Nie robiłem jakiegoś tam większego docisku spoilerami. No i to dało mi fajny efekt, bo mogę jechać bez problemu się rozpędzić do 311 km na godzinę w klasie S2. Nie jest to za wiele, ale na zakrętach jakichś tam szybkich samochód się spisuje, więc nie jest na pewno na wszystkie rodzaje wyścigów, ale na niektórych można się tam popisać, zwłaszcza jak się jedzie przy wyższych prędkościach, jakieś gładkie zakręty, a on pokonuje bardzo, bardzo fajnie. Gorzej jest właśnie jak zwalniamy i musimy wrzucić dwójkę, żeby pokonać jakiś zakręt, no to wtedy jest nieprzyjemnie. Tutaj początek wyścigu będzie to taka dosyć ładna, prosta. Możemy się tu wykazać przyspieszeniem, jeśli ogarnę trakcję na starcie. Osoby, które pisały mi komentarze pod filmem z Lajkanem, mówiły, że kurczę, no w tej grze praktycznie każdy jeździ na ABS-ie, na kontroli trakcji. Zresztą nawet w moim 10-letnim Wolwiaku, prawie 10-letnim Wolwiaku jest kontrola trakcji. Więc to jest standard w samochodach, nawet z taką mocą jak ten mój, a tutaj mamy 500 koni i 500 kilowagi, no to tutaj na pewno będzie się coś działo z tymi kołami, to będzie latać na wszystkie strony, to jest nieuniknione. I tak samo było na przykład w przypadku tego Lajkana, jego było ciężko opanować, nawet była osoba, która pisała, że ten samochód nawet z napędem na 4 koła jak ktoś zrobi, to i tak bardzo ciężko się go prowadzi, bardzo ciężko go opanować. Mimo, że tam nawet jakiś fajny tuning się zrobi i tak dalej, no kurczę, rzeczywiście, ja tam nie trochę jeździłem i miałem spore problemy. Zresztą Lajkan to jest bardzo egzotyczny samochód, bardzo, bardzo drogi. Ojej, zawsze o tym zapominam, żeby tutaj uprzejmie jeździć na rondzie, no. Jest bardzo ciężko tym autem, naprawdę. Jak ktoś ma Fordze, niech sobie spróbuje, jest to hardcore. Zwłaszcza na tych wszystkich pomagaczach wyłączonych. No ale to powinny być takie dosyć fajne obszary dla Atoma. Ariela, fuck. Tutaj jest jeszcze inny Atom, taki offroadowy. Mogę sobie tutaj trochę cofnąć. Jest offroadowy Atom i też go mam. Ariel Nomad on się nazywa. Też jest hiper lekki. Ale no tam pewnie dobrze jeździ po tych offroadach. Jeszcze nie śmigałem. Wygrałem go chyba w... O Jezus. Wygrałem go chyba w Wellspinach. Z tym jest tutaj ziomkiem naprawdę ciężko. Zwłaszcza przy niższych prędkościach tutaj. Ach. No niby powinien sobie radzić na tych zakrętach ładnie. A jest lipa. O, wracając do... Bo w ogóle nie dokończyłem tematu z tym gościem z YouTube'a. Ja może jakoś podlinkuję wam ten filmik. Siomek po prostu przyczepił sobie do głowy GoPro i wsiadł i sobie pojechał kawałek. No to mówił, że samochód strasznie mocno hamuje silnikiem. To znaczy, jeśli puścimy gaz, a nie wciśniemy sprzęgła, no to auto bardzo, bardzo hamuje. Bez hamulca jest się praktycznie w stanie zatrzymać do zera. Dlatego, że auto ma bardzo, bardzo małą wagę i silnik potrafi dość mocno go wyhamować. To jest bardzo ciekawe, bo ja nigdy o tym nie myślałem, no nie? Zawsze jeździmy tymi samochodami jakimiś po drogach. Znaczy, może wy nie jeździcie tam jeszcze wszyscy, może nie macie jeszcze prawa jazdy, ale jak wasz tata tam jeździ, czy mama, czy ktokolwiek po drogach, no to hamuje się tym silnikiem i się dohamowuje jeszcze hamulcem dodatkowo. Ale nie ma takiej sytuacji, żeby puścić całkowicie, wiecie, gaz i hamulec i wiesz, że się na światłach cholera zatrzymasz, no nie? To by było bardzo ciekawe przyjechać się takim autem. Ja się przymierzam powoli do tego, aby wskoczyć na jakiś tor, może nawet w przyszłym roku, na wiosnę, skoczyć na jakiś tor wyścigowy i sobie ogarnąć jakiś fajny samochód. Tam trzeba zapłacić jakieś 600 zł albo 1200, zależy ile okrążeń chce się przejechać na jakimś torze. Jedzie się w jakimś Gallardo albo właśnie jak w jakimś Arielu Atomie i się ściga. I się ściga, po prostu się jedzie, tak. Sama jazda takim samochodem, przyspieszenie, pokonywanie zakrętów, to jest zupełnie inna bajka, podejrzewam. Też wam opowiem o ciekawym evencie, na którym byłem ostatnio, ale to zaraz. Sorry, że tak bez muzyki jeżdżę.
Zaraz sobie coś włączymy. Pewnie klasyczną, jak ja to lubię, sobie w Fordzie pośmigać z klasyką. O, i to jest McLaren 570 S. S? S czy nie S? Kurde, 650, no to spoko, może być. Mi się pomyli, bo tu chyba jest też 670, czy jakoś tak. Już sobie go dostosowałem, więc nie będę was zanudzał. Wybrałem sobie tylko inne felgi. Tutaj chyba można było też zainstalować inne ospoilerowanie, ale ten spoiler z tyłu, który się wysuwa, jest słodki, więc go zostawiłem. Jedziemy sobie teraz na wyścigi ten tutaj. Wyścig ten tutaj. I o tak, to jest McLaren. Wohoho. Świetny, świetny samochód. Ja tak niespecjalnie z wyglądu lubię MP4, chociaż właśnie w MP4 najbardziej podoba mi się ten tył. A fajnie, że zmienili ten przód teraz. Jest jeszcze jeden McLaren, który mi się podoba, oprócz P1, rzecz jasna, bo P1 jest świetna. Zwłaszcza te światła z tyłu, no to jest boskie. I tym samochodem się zupełnie inaczej jeździ. Ja go sobie zrobiłem w klasie S1, więc ma tej mocy może mniej, ale jestem pewny, że wygrałbym z tym Arielem Atomem, gdybym się ścigał, nawet mimo tego, że on jest w klasie S2. Poważnie. Nie ma opcji, że nie. Jest taki ciężki w prowadzeniu, że to szok, ten Ariel. No ale tutaj mamy McLarena, więc już jest spoko, spoko. Ja już sobie z nim poradzę i tak czasami... czasami jak sobie dostosuję jakiś samochód, zrobię na naprawdę fajnym silniku i już go dostosuję, tak wiecie, zrobię mu dużo mocy i nawet zawieszenie fajnie zrobię i wszystko, że mi się nim dosyć dobrze jeździ, to dopiero na wyścigach widać, jak słabe jest to auto, na przykład jak zrobię sobie jakieś tam Audi, powiedzmy, no nie, jakieś takie, jakiegoś sedana. Dopiero ścigam się z takimi super samochodami jak ten, albo z jakimś Pagani, czy którymś innym. To jest fajnie w Fordzie odzwierciedlone, że nieważne co byś zrobił z takim zwykłym samochodem, jakiegoś byś silnik nie dał, czy zawieszenie, czy opony, czy cokolwiek, to i tak samochód sportowy to będzie samochód sportowy, który na zakrętach będzie wymiatał. Taki samochód, do jakich my mamy dostęp w życiu normalnie, no, znaczy do wszystkich mamy dostęp teoretycznie, tak, ale no... mówiąc tak na nasze możliwości polskie, no to można zrobić z niego, wiecie, dziada, 1000 koni, ale jeśli przychodzi do zakrętu, pokonywać zakrętu, wyścigów, no to już te samochody mają górę. Oczywiście są też ulepszone do wyścigów, nie wiem, tam GT3, powiedzmy jakieś auta, no to one już mają wszystko zmienione też w środku, i zawieszenie, i może nie tyle ramę, chociaż niektóre to są też tam obudowane już zupełnie innym nadwoziem, więc to jest tylko taki wygląd, tylko znaczek został z tego Audi, powiedzmy, jak są tam zrobione na wyścigi. Okej, jeśli chodzi o jakieś polepszenie mocy w tym McLarenie, to nic tutaj nie robiłem, nawet nie mam kratki bezpieczeństwa zainstalowanej. Totalnie stokowy praktycznie samochód. Jedyne co zrobiłem, to wymieniłem felgi i chyba ulepszyłem przełożenia, że są krótsze. Skrzynia biegów jest zmieniona, troszeczkę ją ustawiłem bardziej na krótsze biegi. No i sprzęgło jest też włożone fajne, takie, żeby te biegi naprawdę bardzo fajnie się wbijały. No i czwarta pozycja, widzicie, że wspinam się po górze dość powoli, ale sukcesywnie, 50% wyścigu i myślę, że jak najbardziej uda się ogarnąć pierwszą pozycję, chociaż nigdy nie można lekceważyć przeciwników, oni czasami potrafią pokazać zęby zaraz przed końcem. No, z przodu jedzie właśnie Audica. Wygląda na to, że mam lepsze przyspieszenie od Corvette C7. Jedź, no ta cholerna Ferrarka. No patrzcie, no. Co tam, już koniec jest? O nie! Dobra, może się uda jeszcze. Wynocha! Wynocha, dziady! Aaaa! Kurde, no!
No i teraz to elegancko. Następny wyścig też się tak totalnie skupię, zupełnie inaczej się jeździ, jak się jest totalnie skupionym, się nic nie gada. Ale Audi nie daje za wygraną! O nie! O nie! O nie! Patrzcie nawet na to! Spadło! Co? No kur... Ej, zacząłem gadać i nagle zacząłem przegrywać. O co chodzi? W ogóle to... Jest to ziomek z mojego klubu! Oj, przepraszam, przepraszam. Wiem, że... Ojej, sorry, naprawdę. A to jest zakręt, więc to jest dobry moment, żeby go zaatakować. O! Nie udało się! Ale kurde, wiecie co? Gdyby mnie on popchnął, gdyby mnie ten driwatar popchnął leciutko tylko, to mnie by wykręciło na wszystkie strony. Ojejku, ojejku, nie! Gdzie mi tu, gdzie się pchasz? Kurde, drugie miejsce, no what the fuck? Ja chcę teraz wygrać w końcu ten wyścig. Cholera, co za, skąd on ma takie przyspieszenie? Ja się pytam. No i, o, co? A tu widzę, że on nie potrzebuje cholera szerszych opon. On potrzebuje mieć lepsze przyspieszenie, a nie. Trzeba go zaraz stuningować lepiej. No dobrze, ulepszenia i ja tu tak, pokażę wam jak to zrobiłem. A w ogóle mam do was takie pytanie, bo ja otworzyłem sobie klub tutaj w Forzie. Dużo osób do niego dołączyło, bardzo dużo osób do niego dołączyło. Ja mam takie pytanie. Jak do cholery my mamy grać razem, bo ja nie wiem jak... Widzę, że te osoby są tam dostępne, no nie? I że mogę z nimi teoretycznie jakoś tam grać, ale nie wiem jak je mam dodać do swojej sesji, czy swojej drużyny, czy swojej grupy tutaj w Forzie. Jeśli macie odpowiedź na to pytanie, piszcie w komentarzach, ja nie mam pojęcia jak to ogarnąć. Okej, plus 14 więcej KW. W ogóle w McLarenie też mamy V8, tak samo jak w Arielu, 3,8 litra, więc nieco większa. Czy ja czuję to w ogóle, że on tak przyspiesza lepiej? Chyba tak, nie wiem, no trzeba to sprawdzić na wyścigu, bo tam dopiero wszystko widać. A co do ustawienia, no co, no... Nie wiem właśnie, czy nie zmieni... Co? Słuchajcie, co się tu... Ze skrzynią biegów coś tu nie gra. Ten McLaren ma 7 biegów, tu nie, to coś, o, to my teraz, ja tu miałem go coś niezrobionego, ja myślałem, że on ma tylko 6 biegów. Ja patrzę, a tutaj 7 jeszcze mamy, cyk, no kurczę. Więc tak, no to jest McLaren, który bazuje na MP4, tupę ma z MP4. Z tego, co piszą o tym aucie, to 25% zupełnie nowych części ma ten samochód, ale co to oznacza? Czy to odnosi się do na przykład nowego zderzaka z przodu, nowych reflektorów, czy do innych części pod względem części osiągu, nie wiem, silnika czy skrzyni biegów, nie mam pojęcia. Więc nie jest to sprecyzowane, acz samochód sobie jest. No dobra, zawiesiłem się gdzieś tutaj. I teraz tak. Jak zaczynałem grać w Forze Horizon 2 czy tam 3, zawsze obniżałem te samochody do maksa, jeśli wiedziałem, że będę ścigał się na szosie. Ale problem polega na tym, że ta szosa nie zawsze jest równa. No i pojawiają się problemy, gdy trzeba pokonać jakąś tam kałużę. Więc obniżanie samochodu nie jest do maksa oczywiście, nie jest takim dobrym rozwiązaniem. Lepiej znaleźć tam taką dobrą granicę. Ja teraz ustawiam mniej więcej ten suwak tak gdzieś po środku. O, będzie beczka. Nie ma beczki, ale wiem gdzie można zrobić beczkę. Może następnym razem wam pokażę, bo teraz chcę się skupić na tych wyścigach i w końcu wygrać jakiś w tym odcinku. Nie no, będę wygrywał więcej, obiecuję. Teraz się już skończyły żarty. Teraz mam już ulepszonego McLarena, lepsze przyspieszenie i zobaczcie, teraz bądźcie ze mną, naprawdę, bądźcie ze mną od początku do końca tego wyścigu i wam pokażę, że to nie są żarty teraz. Ten McLaren wszystkich rozwali, gwarantuję wam to. Nie będzie żadnej Audi R8, Quattro z megaśnym przyspieszeniem, czy jakiegoś tam Ferrari California z super prędkością maksymalną. Nie ma mowy. Co my tu mamy? O. I teraz tak, poziom trudności. Myślę, że najwyższy czas przejść z symulacji na poziom normalny. O, nie, zas to nie chcemy. ABS wyłączony. Poziom normalny. Ja powiem wam, że tego symulacyjnego trybu... Znaczy, on się różni tylko tym, że samochód zachowuje się jak samochód... Dobra, zmienimy, w porządku, nie ma problemu. Chcecie? Okej. Okay. Nie będzie, że Lucek daje dupę.
że słabo jeździ. Nie. Ej, zobaczcie, że ten sam set samochodu. Nie, ja muszę im zrobić wszystkim zdjęcia. Bo ja myślę, że coś tu my znajdziemy ciekawego. Jak kurwa, tylko jeden. XKRS GT. Start jest teraz mega lepszy. Ej, moment, to nie ten wyścig do cholery. Trochę problemy ze startem zawsze, ale to jest normalne, to się da opanować. Wow! Ale mnie wybiło tutaj. No, a ten skoczek jest cholerny. To się wydaje, że można tutaj grzać, kurczę, butan do końca. A tu nie, tu nie. Dobra, ja powinienem mieć gorszy start od Huracana. Wezmę sobie większy łuk, zrobię. Nie dużo dało. Ale powinienem mieć wyższą prędkość maksym... Co? Jakieś Audi mi się tu wpieprzyło. Nie ma mowy. Nie ma mowy, że oni wygrają to. No, nie ma mowy. Gdzie? Tunel. Tunel aerodynamiczny. No cholera! Co jest z moim McLarenem? Nie ma opcji. Audi, popchaj mnie. Gdzie mi tu... No kurde! Jedź! Jedź! Kurczę, no ja nie wiem, mi chyba brakuje triggera na padzie. Ale rzeczywiście wyższą prędkość mam... Tylko znowu to Audi! Jakie trzecie miejsce? Maserati mnie pokonało przez... Co? Dobra, ale wiecie czemu nie wygrałem? Dlatego, że nie jechałem tego wyścigu, co sobie go trenowałem. Ten wyścig, do tego się szykowałem i jego muszę teraz sobie pocisnąć. Bo jak się okazało, że ten przed chwilą, który jechałem, ja już go kiedyś wygrałem. A tego tutaj nie wygrałem. I wygrałem go chyba nawet w poprzednim odcinku. Ale to nieważne. Ten wyścig, który teraz pojadę, to będzie wyścig mistrzowski, dlatego że on jest specjalnie przygotowany pod McLarena. Przyjechał tutaj ziomek, który zrobił McLarena 650S i powiedział, ten wyścig ma przebiegać tak, ma się zaczynać tak. I to jest wyścig do tego samochodu. Także skumajcie. Skumajcie te dzikie wyprzedzenia teraz. Patrzcie, znowu Godzilla będzie mnie tu atakować, ale ja się nie dam. Tu są fajne zakręty właśnie pod McLarena zrobione. Tylko się pchają, gnoje, kurde. Wyjazd. Wow, rzuca, ale to dobrze, że rzuca. Jak cię rzuca, to znaczy, że żyjesz. Cholerna Audi, jak nie przyspiesza, to hamuje i zahamuje ciebie też, no. No co za Audi? Jedź, dziadu. Nie lubię tej Audi. No przyspieszenie, nie, panie McLaren. My musimy coś tutaj z tym przyspieszeniem zrobić. Ale ja wam powiem tak, no. Tu chodzi o pokonywanie zakrętu. Przyspieszenie. Ale ja mogę zdecydowanie lepiej pokonywać się zakręty i wtedy bym dopiero pokazał mój pazur. Jeszcze mam szansę to wygrać. Tutaj będą takie zakręty, gdzie boty bardzo, bardzo hamują, ale one oszukują i tak. Ja już to sprawdziłem wielokrotnie i na wyścigach multiplayer i tutaj... O, cyk! Kurde no! A, jeszcze wam nie pokazałem fajnej rzeczy odnośnie Ariela Atoma. Musimy go tak trafić. Ja też będę oszukiwać. Co? Pieprzona Berlinetta. Berlinka, chodź tu. Nie ma wygrywania. Ja jestem mistrzem. O tak. Nie ma za... O, o. Zakręt, zakręt. Redukcja na zakręcie, a co? Cyk, nie ma. Co? Skąd oni mają? Gdzie mi się tu pchasz? Wyjazd. Wyjazd, ziomek. O co ci chodzi? Weź sobie samochód dobry zrób, a nie cheatów używasz. Cholerny. Patrzcie, ale zobaczcie, oni mają jakieś za mocne przyspieszenie. Przecież ja mam to Ferrari. Ale moment, bo to jest Ferrari F2, ono ma chyba... Nie, ono ma napęd na tył. Oczywiście pomieszały te wszystkie Ferrari, cholera, wszystkie wyglądają tak samo. To jest jeszcze chyba ten kombi. Dobrze, kolejny wyścig. Jak będzie tutaj deszcz, to jestem zgubiony, bo startujemy w lesie deszczowym. Jak będzie deszcz, to naprawdę jestem zgubiony, to już nawet nie ma co
nie ma co startować, już jestem spisany na straty od razu. Ten McLaren ma bardzo słabe przyspieszenie, ja go trochę ulepszyłem w tej klasie. Może powinienem skrzynię mu wywalić biegów, tą taką ulepszoną wyścigową i wstawić coś lepszego na przyspieszenie jeszcze. Bo jeśli chodzi o trakcję, to w miarę sobie daje radę. Ja myślę, że mógłbym coś tutaj jeszcze pokombinować z tymi częściami ulepszającymi. Kurde, deszcz. Cholera. Szlak by to trafił. God damn it. Pieruna. Co ja teraz zrobię? Zapomniałem o muzyce. Co ten tam tak wyrwał z przodu? Jakieś kurde Audi bezwypadkowe kolejne. Nie, co to tam jedzie? BMW? Chyba jakieś BMW. Też bezwypadkowe. Tak, BMW. Jakieś. Ja strasznie lubię tą zmianę biegów. I podejrzewam, że jak wywalę tą fajną skrzynię, gdzie mam skrócone biegi i jeszcze to sprzęgło, żeby zainstalować lepsze części na przyspieszenie, to już nie będzie mi się tak fajnie wydało. Chodź tu ty BM-ko, nietłuczona. Gdzie mnie tam z tyłu? Okej, okay. Pierwsza pozycja, tylko ją utrzymać, ale mówię wam, oni oszukują, oni nagle dostają jakiegoś dziwnego przyspieszenia. Tak jak grałem właśnie z ziomkiem w kooperacji, jedziemy sobie wyścig tutaj. Jedziemy, a on mówi, ty, a co ty tak wyrwałeś do przodu? Ja mówię, no wyrwałem sobie. Ty, bo wiesz, te trafo leci, znaczy te drewotary się dziwnie zachowują, bo zaczynają jakieś super przyspieszenie mieć. Na zakrętach. Poziom trudności, kuźwa, ekspert. Dziękuję za uwagę. Nie, wiecie co, ja tu muszę przyspieszenie polepszyć w tym aucie. Zaraz to zrobię. Skąd ja mam 600 tysięcy kredytów już? Się nabija ta kasa nawet nie wiadomo kiedy. Ja właśnie, pytacie mnie się, skąd ja mam tyle kasy w Forzie. Ja wam powiem skąd. No po prostu gram, bo tutaj kasa sama się nabija. Nie, ja dostaję też bonus z Will Spinów. Więc czasami jak wylosuję 100 tysięcy, to dostaję 200 tysięcy. Jak wylosuję tam 30 tysięcy, to dostaję 60 tysięcy. Więc z tego mam dużo. Midnight Battle. Battle. O co będziemy walczyć? Tutaj? Kojarzycie? A, nie przeczytałem, on tu chyba mówił. Nieważne. Do tego wyścigu musimy trochę ulepszyć mojego McLarena. Bo ja coś tego nie widzę, naprawdę. Nie chcę tutaj też tak kozaczyć, spokojnie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby też samochód wymiatał w jakiejś niższej klasie. A nie ten. A nie żeby był, żeby zrobić koksa w klasie X i żeby napęd na cztery koła i już poszedł. Nie. To trzeba tak troszeczkę subtelniej to zrobić i wygrywać z gracją, bez kontroli trakcji ABS-u i trybie symulacyjnym. Czy ja wiem, co mówię? Nie, no tak naprawdę każdy gra jak... Co ja robię? Każdy gra jak chce i nie trzeba oczywiście tych wszystkich rzeczy mieć włączonych. Ja na początku myślałem, że trzeba mieć wyłączoną kontrolę trakcji, ABS, te wszystkie pierdy, szmerdy i poziom trudności na maksa. To się wtedy będzie dostawać te punkty doświadczenia w wyścigach o najwięcej. Ale cholera, dostaje się tylko jakieś marne 5000 kredytów. Murcielago! O, czekałem na tą chwilę. Zobaczymy, w której klasie będzie ten gnój. Deszcz pada. Może być ciężko. Jest! Murcielago! Czy ja wygram ten samochód w tym wyścigu? Dobra.
ustalamy poziom trudności. Patrzcie, co ja teraz robię. Przewijanie wyłączone i zobaczcie, o ile mi skacze. Wow! Uszkodzenia opon. No tutaj, wow, symulacja. Dobra, co jeszcze możemy? Tu, nie, co? A, hamowanie. 105, nie, dobra, to mi wystarczy. Ręczna ze sprzęgłem, no to, tu już więcej nic nie mogę zrobić, no. Poziom ekspert, poziom pro, nie do pokonania. Nie, ekspert to jest, to są moje możliwości. Zostanę przy tym, ale zobaczcie, uszkodzenia opon, zużycie opon, wszystko. Lecimy z tym. Wow. Dawaj, Murcielago, pokaż co potrafisz, to będzie starcie. O skurczesyn! No fajnie! No tak, bo on startuje na deszczu, on ma na pewno 4 koła. Ja... Aha, nie mam przewijania! Jaki on ma start! W ogóle ja widzę, że on ma jakiś body kit. Zdusiłem go na trójce trochę. I tak, i oczywiście kończymy na spieprzonej autostradzie. Nie, dobra, wiecie co? Wiecie co? Tego już za wiele. Nie będziemy brać na takiego koksa jakiegoś McLarena z jakimś silniczkiem. Trzylitrowym. Do tej akcji weźmiemy coś większego. Tak! Nie powiem wam, co to będzie, ale już wiem, co to będzie. No, Murcielago, szykuj dowód rejestracyjny, bo zaraz będziesz moje. Zaraz będę miał samochód, na który naprawdę bardzo długo poluję. To będzie starcie, na które wszyscy czekali. Bugatti Veyron! Kontra... Murcielago Super Veloce. Goz do końca! Co ja się będę przyjmował? Jakiś tam Murcielago. O skurczysy. Jeśli chodzi o Bugattiego, to wybór był prosty. Znaczy, na końcu mamy długą, długą prostą. I nawet jak mi te zakręty wszystkie tutaj nie wyjdą, to na tej prostej ja go po prostu zmiażdżę. Nie ma opcji, że nie. No chodź, poczekam na ciebie, gnojo. Gdzie on jest? Już się poddał. Jedzie. Chodź. Dam mu trochę fory. Gaz do dechy. Łożysz ty w mordę! Ile on jedzie? Co? Jo pierdziu! Aż takie szybkie! Nie można dać mu forów! Dobra, teraz założenie jest takie. Na tej ostatniej prostej musimy być na równi. Bo on coś dostaje turbo przyspieszenia, jak ja jestem z przodu, naprawdę. Musimy wyjść z zakrętu w miarę wyrównani i wtedy zobaczymy, czy to Murcielago wyprzedzi Bugattiego. Tak samo jak przed chwilą to wzięliśmy. O, dobra. Kurde, jak on jedzie, skubaniec. Chwila prawdy. Nie ma opcji, że Murcielago to wygra. No nie ma po prostu opcji. Bugatti powinien rozpierdzielić na kawałeczki. Patrzcie, już 4 paki. Co? Patrzcie, doganiał mnie. Gdybym mu nie zajechał drogi, to by mnie wyprzedził. Ej, te drive-atory są popierdzielone. A to jest drugi od końca poziom trudności. Czemu musimy sprawdzić, ile te drive-atory będą jeździć, jak będą jeździć, jak ja będę miał ulepszenie, znaczy to pro, no nie? Ten poziom trudności pro. Albo ten w ogóle maksymalny, nie wiem, jaki tam jest maksymalny. No dajcie spokój, Murcielago, żeby mnie na prostej doganiało. Chociaż w sumie jedna rzecz. Bugattiego chyba nie mam zrobionego na maksa, bo ma tam jakieś 887 punktów, więc ja go chyba mogę jeszcze trochę ulepszyć. Ale i tak, no, Murcielago Bugattiego na prostej.
No coś tu nie gra. Dobra, ale wiecie co? Mam już Murcielago. Tak, teraz mogę sobie sprawdzić. A ten samochód, ten Murcielago, ma też body kit. Można poszerzyć. A widzieliście już ten body kit. Ale to Murcielago się zajmiemy w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście teraz ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.